Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, wracamy oczywiście sobie do naszego terraformowania planety. I po pierwsze, chodźmy zobaczymy jak nasze stópki, czy coś tu się w ogóle dzieje, czy coś tutaj się zadziało. No niestety nic, ale chyba zbieraliśmy przed wyjściem, a ja jeszcze w sumie nie nagrywałem nic przed kolejnym nagrywaniem. Zresztą była taka przerwa dosyć jednodniowa. Dlatego wlecą dzisiaj dwa odcinki, nie martwcie się, jakoś to ugramy. Dobra, trochę tych stópek mamy, stąd zebraliśmy, prawda? Prawda. Jak te stópki? Tutaj nie mamy nic. Myślę, że powinniśmy zrobić kolejne wiertnice. Musimy cały czas zwiększać nasze wydobycie, bo ewidentnie mamy z tym problem. Ale czy w ogóle mamy osm? Osm mamy. Ośmik mamy. Super... Stopik. 6 sztuk mamy. No to tak niezbyt. Brakuje nam jeszcze dwóch. Jakich surowców w ogóle brakuje? Ja tak latam bez celu, bez logiki w ogóle. I kochani, zauważyłem. Sobie tak popatrzyłem mniej więcej, czy jest jakaś większa fabuła tutaj dalej. I w teorii jest. Powiem więcej. Jest nawet kilka baz tych obcych i to mnie bardzo zaintrygowało. Wiem mniej więcej pi razy drzwi, ale tak naprawdę gdzieś w tamtą stronę jest skała, która się opuszcza, ale to pokażę wam może w jakimś innym odcinku. Dobra, tylko żelaza się pozbądźmy, chociaż tu jeszcze sporo go było, nieważne. O to żelazo teraz się nie chce wydobywać. To żelazo nie chce się teraz wydobywać, a w sumie jak to będzie sobie leżeć, to się nic nie stanie. No, dawaj. Czego nie masz? On się zaciął chyba. Może nie. No czekajcie. Magnes, krzem, kobalt, tytan. Wiem czego nie ma. Nie ma aluminium. Nie ma aluminium. Nie ma aluminium. Spoko. Na to też mamy chyba. Oczywiście, że mamy. Mamy w razie czego. Mamy jak zaradzić na to wszystko, więc spokojnie. Ogarniemy to. O, i zaczęły się stópki robić. I stópeczki się zaczęły robić. W fajnych ilościach. Dobra, powinno nam starczyć przynajmniej na jeden. Jeden kolejny generatorek naszych super stópek. Nie wiem, czy to w ogóle się nada. Nie wiem, czy to będzie działać. No nie mamy jakby nie patrzeć aluminium w jednym miejscu. Czy to mnie troszeczkę martwi? Czy ja wyjebałem? Tak, całe aluminium wyjebałem. Boże. Dobra, i tak powinniśmy iść po te zapasy, i tak powinniśmy iść po zapasy, więc luz. Żeby odcinek był kompletny, muszę oczywiście przenieść tę wiertnicę. Przynajmniej część. Będzie tu jedna. I tutaj gdzieś zrobimy drugą. Tak naprawdę nie musimy mieć tego przy bazie. Okazało się, że wszystko co tworzymy korzysta z jednego jakby generatora zasobów, co jest bardzo ciekawe. I w sumie spoko. Taka trochę indukcja. Mam już minus 1,7 na sekundę, czyli coraz bardziej ta nasza terraformacja jest opłacalna. Tego tlenu będziemy mieć coraz więcej, coraz bardziej. W końcu będziemy mogli w ogóle oddychać na tej planecie, z tego co widziałem. Więc też bardzo fajnie. No ale jeszcze nam trochę brakuje, Dobra. Wiertnicę mogę zrobić. Super stópka. To nie tu. Ale mam tylko jeden pręt irydowy. A potrzebujemy dwóch sztuk. No. Anyway. Wiem, głupota. Ale nikt nie powiedział, że jestem mądry. Dobra. Po co drążyć temat? Potem to ogarniemy. Dobra, mamy kolejną wiertnicę. Kolejna wiertnica, czyli kolejne surowce, bardzo, bardzo fajnie, podoba mi się to jak najbardziej.
tą stronę. Gdzie wszystko pięknie zbiera. Super stópki też się non stop tworzą. Dorzucimy sobie aluminium na wszelki wypadek. W sumie sobie wszystko tu wrzućmy. Nie przeszkadza nam w żaden sposób. Myślę, że teraz też polecieć po iryt. Tego irydu mamy mało już w tej chwili. I myślę, że też tu będziemy musieli sobie zwiększyć produkcję tego wszystkiego. Właśnie, ten iryt się nawet już dalej nie zbierał. Ten iryt się już dalej nawet nie zbierał. Myślę, że w sumie dwa aluminium możemy zebrać. Aha, nie zabierzemy sobie. Nie, bo to w sumie bez sensu zrobię. Dobra. Nieważne, 2, 4, 6. I tak nie możemy mieć kolejnej wiertnicy, a może i będziemy mogli. Dobra. Potrzebujemy 7. Potrzebujemy 7 do kolejnej wiertnicy. Ja wiem, że to będzie taki odcinek wyjebany, nie oszukujmy się. Kurde, aluminium nie wziąłem. Nie wziąłem aluminium. Dobra, ale iryt przynajmniej jest. Dwie sztuki aluminium. Wiedziałem, że miałem wziąć i w sumie zrobiłem nawet miejsce na dwie sztuki i nie wziąłem. No, ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Okidoki. Pyk. Kurwa, osmu nie ma. Wait a minute. Damy radę. Żelazo przenieśmy sobie już do tej szafki globalnej. Czy globalnej, głównej, nie globalnej. To na razie sobie odłóżmy. Prywam żelazo. Po co miałem iść? 8. Miałem iść po 8. Jedna woda na wszelki wypadek, idziemy po 8. No, więc trochę lore ogólnie jeszcze jest tutaj do zwiedzenia, więc się nie martwcie, na pewno sobie jeszcze to zwiedzimy. Tu jeszcze nie zamierzam kończyć gry w Planet Craftera. Nawet jak osiągniemy już ten limit, który tam jest. Zresztą Planet Crafter non-stop się rozwija, więc to też o tyle dobrze, że nie musimy się martwić o koniec gry jeszcze, przynajmniej na daną chwilę. Aczkolwiek powiem wam, że naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemnie mi się gra w tą grę. Już dawno chyba nie było takiej gry właśnie, żebym z chęcią do niej wracał. Nie, tu żelazo się generuje chyba non-stop. Trochę irytujące. Trochę irytujące. Czy ja dobrze widziałem? Nie. Albo bug graficzny, albo jestem ślepy. Bardziej to drugie. Reczka. Kurde, naprawdę już mamy sporo tych surowców. Prawda, tych wiertnic też sporo nam doszło w tej chwili, ale... Ale jednak. Ale jednak. Myślę, że jeżeli chodzi o iryt, również będziemy musieli sobie zrobić więcej tych kopalni. Jestem też ciekaw, na jakiej zasadzie będą działać teleporty, czy będą miały jakieś cooldowny i tym podobne, bo... Jeżeli będą miały cooldowny, to nas troszeczkę to nie będzie zadowalać. Dobra. No świetnie, dobra. Produkcja super stópek jest. Definitywnie mamy te super stópki. Miejsca nie mamy. Zabierzemy cały syp, który zostawiliśmy. Robimy kolejną wiertnicę. Kolejna wiertnica. Zaraz będzie tak, że nam zabraknie aluminium. Nie no, pięknie to działa. Ja tu przesadziłem? Nie. Jeszcze jednej nie brakuje, dobra. Czegoś zaczęło brakować. Myślę, że wielu rzeczy. Chyba się wyzerowaliśmy. Ewidentnie się wyzerowaliśmy, dobra. Krzem, aluminium, magnes, nie ma tytanu teraz. No, miejmy nadzieję, że to się niedługo zmieni.
I chyba aluminium też nie mamy. Ja. Nie ma aluminium. Dobra, ile mamy procent? 2,34%. Nie jest to źle, ale też nie ma rewelacji. Czy ja tutaj miałem jakieś nowe motyle? Coś mi się wydawało, że miałem albo motyle, albo właśnie inne rzeczy. Ale chyba tylko mi się wydawało. Bo ta larwa jeszcze się zagubiła. Chyba, że ona się robiła. Coś się robiło, tak, są pszczółki, mamy pszczółki. Larwa pszczoły. Czego potrzebujemy do kolejnego hodowcy? Nawóz i bryłka bioplastiku. Wydaje, że jeszcze ani jednej bryłki bioplastiku nie zrobiłem. To możemy sobie rozłożyć. O właśnie. Tak jak chciałem. Na uboczu niech sobie rośnie. Miodek sobie zbierzemy. Czy ty coś produkujesz? Nic nie produkujesz. Zbierzmy tą pozostałość, która tu wypadła. Nic więcej chyba nie ma. Nie ma. No, więc surowce mamy nawet w miarę. Osmu też już nam trochę zostało, na dwie jeszcze mamy śmiało. Okidoki. Silniki rakietowe mamy, może byśmy nawet coś wysłali? Czy nam się w ogóle coś odblokowało? What? What? Coś tu leci. Ale przyjebało. Kwarc pulsarowy. Kwarc pulsarowy, ja pierdzielę, dobrze. Dobrze, tylko jeden. Ale chyba w dużych ilościach. No to nie, ja dzisiaj z gry nie wyjdę, dopóki tego nie wyciągnę wszystkiego stąd. No nie. To jest nasza energia. Ej, nie wiedziałem, że to może wydropić. Że to może spaść w sensie. Możemy się napić. Wow. Nie no, ekstra. Totalnie ekstra. Generator termojądrowy możemy zrobić kolejny i nawet sobie go zrobimy. Generatorek to generatorek, energia nam się przyda. Na razie tu. Energii u nas pod dostatek. Pod dostatek. Dobra, ale patrzyłem czy przypadkiem... Nie, kurde. Wszystko się wydrzewa, ale tego nie chciałem patrzeć. Chciałem zobaczyć czy... Nie czy, a raczej jaki. Możemy teraz wysłać surowiec. Nasionka. Bakterie. No tak średnio. Niezbyt interesujące, powiem osobiście. Chyba lepiej byłoby zainwestować w te drzewa, wiecie? Widzę, że kamyczki już poznikały. To może jakieś tutaj kwarce... A nie, nie poznikały jednak. No kurde. Coś pięknego. Oby częściej. Myślę, że możemy zainwestować więcej w rozsiewaczy drzew. To tak. Bryłka bioplastiku. To może być problematyczne do zrobienia. A jednak nie. Dwa grzyby i krzem. Luz bluz. Ale tak, możemy iść pokorać drzewa, skoro jesteśmy już tu blisko, w pobliżu. Dzień dobry. Proszę mi to oddać. Więc tak, kora drzewa. Mamy. Nawóz też ogarniemy bez problemu. Ej.
Grzyb, dwa krzemu i woda, tak? Krzem, 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 krzem. Akurat cztery. Dwa grzybki. Pytanie, czy mamy grzybki? Może być tak, że nie mamy grzybów. Jeden jest. O, dobra. Jednak jest. To dwa grzyby i jeden krzem. Jeszcze sześć podaje, że potrzebujemy grzybów. Dobra. Damy radę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Elegancja Francja. Ferio Shiro wziął tylko dwie wody. Nie pytajcie, nie oceniajcie. Każdy ma coś z lamy. Każdy ma coś z lamy. I Abarot znów w tą samą stronę. Ciemno jak w dupie zrobiło. Dobra, pozbyliśmy się trochę grzybów. Miło. I tak, co dalej potrzebowaliśmy? Korę mamy. Co prawda dwie sztuki tylko, ale to jest trzecia. No i akurat. No i akurat. Uran możemy sobie położyć. Iryt też możemy sobie tu położyć. Żelazo. Dobra, za dużo żelaza. Na razie do śmietnika. Jest jedno aluminium. Jedno aluminium. Larwy. Miodek też możemy tu na razie odłożyć. Jaki tu jest pierdolnik? Jaki tu jest pierdolnik? A żebyż tak? No chyba. Dobra, na razie tutaj to rozłożymy w ten sposób. Okej. Wiem, że możliwe, że robię głupotę ogólnie, jeżeli chodzi o tą grę, ale ja jestem słynny z robienia głupich rzeczy. Więc to akurat nic nowego. Dobra. Próbki bakterii i super stópki razy 3. Tak, razy 3 super stópki. Raz, dwa, trzy. Próbek bakterii zaiste nie mamy. Kurwa, piąty raz będę leciał. Ajajaj. Próbki bakterii. Trzy glony i trzy wody, czyli 9 glonów, 9 wody. Kurwa, ktoś zgłupiał z tymi surowcami. I wody teraz zabraknie. Akurat mi starczy. Glony. To możemy odłożyć. To możemy odłożyć, tylko reszta. Jak z resztą? Drzewa możemy wziąć, metan możemy odłożyć. I tu jest syf. To też możemy wziąć. Metan możemy odłożyć. Jak to wygląda? Trzy. Glonów nie ma. Dobra. No ale to jest mały problem. Raz, dwa, trzy. I będę zmuszony chyba właśnie tak zrobić, no. Wiem, ale nie. Czekajcie. Mam inny plan. Próbka bakterii. Aj, to nie bierze z mojego ekwipunku. Ale to nie szkodzi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No i to da. O dziwo zrobiło nawet jakoś taki dziwny myk. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No i mamy już dwie próbki glonów, świetnie. I ta woda zostaje, nie wiem jakim cudem to tak zostaje, nie wiem czy to korzysta z tego, ale nie. To wyzerowaliśmy, no właśnie. Oj, dobra. Nie będę męczył. Działa to działa. Ważne, że na moją korzyść. Lekką oazę zrobimy sobie tutaj gdzieś. To musi być całkowicie przy wodzie. Dobra, jedno jest.
I drugie również jest. Rośnijcie, drzewka, rośnijcie. Tu musi być Bush. Ale nie George. Spokojnie. Polećmy teraz, zobaczymy, w jakim stanie są nasze piękne zasoby. Pewnie zero, bo nie ma aluminium, ale... Ale cóż. Opa! No pewnie, że zero. Nie, wiecie co? Ja jedno rozbiorę. Jak nie jest pusty. Chodź ty! A żeś nazbierał. I rozbierzemy sobie jeden. Wiem, że to może głupota. Może to jest głupota, ale... To chcę zrobić. Chcę zwiększyć wydobycie aluminium, bo tego aluminium będziemy teraz potrzebować dużo. Więc od razu sobie podlećmy i sobie to ogarnijmy. No i to będzie aluminium. No jak ładnie. No i fajnie. I kolejna kopalnia aluminium nam stoi. Uuu, ile ty piciu potrzebujesz? Ile ty piciu potrzebujesz, przyjacielu? Ogólnie tą bazę będziemy zmieniać, więc luzik, nie przejmujcie się tym. Jedno aluminium sobie zostawimy. No właśnie, tak jak mówiłem, brakowało aluminium. Ale tam sobie już się wydobywa tam w miarę. Fajnie. To się zwiększyło. Trochę. Że chwilówka jak zwykle jest zawalona żelazem, ale to... To też nie jest problem. Jak wyglądają statystyki? Co nam się teraz odblokuje? Owady sobie rosną. Nasiona drzewa Elegea. Teraz zobaczymy, co to jest. Podgrzewacz T5. Ale to jeszcze... daleko. To jeszcze daleko. Dobra, nasiona Elegea. Drzewa Elegea. My tego nie robiliśmy? A właśnie! A wy oszukiści. 175, a to 350, no panie, daj pan spokój. Próbka bakterii jeszcze potrzebna. Rozumiem aluzję. Dobra. I jak pozbieramy ze 3, 2 i 3. Automatyka pod tym względem no trochę kuleje w tym miejscu. Ooo, holy moly. Leci? Nie, to tylko burza pieskowa. To tylko burza pieskowa. Ale mówię, tak naprawdę ja jestem osobą, która musi widzieć progres. Tak samo czy na YouTubie, czy jak programuję i tak dalej, czy nawet jak pracuję zarobkowo, muszę widzieć progres, że coś robię. Tak tutaj... Ta gra mi to wynagradza, naprawdę. Ta gra wynagradza to, że ślęczysz tutaj i tak dalej i coś próbujesz robić, ale widzisz, jak ta planeta się zmienia. Widzisz, jak ta planeta się zmienia i czujesz, że kurde, robisz dobrą robotę. Może wolno, bo wolno, ale czujesz, że jednak coś robisz. Naprawdę, no, to uczucie jest świetne. Ja już kiedyś mówiłem niektórym, że lubię klikery. Znaczy, wiem, bez sensu są takie gry, ale no po prostu jakoś tak mi podchodzą. Jak coś się nudzę i tak dalej, sobie lubię poklikać, czy lubię właśnie patrzeć, jak te liczby wzrastają. Tu mam bardzo podobnie. Więc osoby, które lubią klikery, jak najbardziej się tu odnajdą. Bo tu po prostu jest ważny progres. Tyle, że my ich wypuścić nie możemy. Jak to wygląda? Się zatkało! Się zatkało! Już końcówka. Dobra, wkładamy wszystkie surowce, jakie mamy. No, jestem po prostu stópkowym królem. Stópkowy baron. Mi już nie straszne.
Inflację. Tylko tak, nie nastawiłem sobie jak zwykle aluminium. Żadnego, nic. No i Shira. Iryt mamy. To jest uran. Nie mamy. Może jeszcze się nie rozkapało wszystko. No prawie. Już czegoś znów zabrakło. Myślę, że moglibyśmy również zrobić takie cudo na strefie aluminium. Wtedy nie brakowałoby niczego. To nie jest kurde głupie. I kolejna stópka, no to jest świetne. To jest po prostu game changer. Game changer. Totalny game changer. Dobra. To mam. Więc kolejna pójdzie tym razem na iryd. O ile ten iryd będę miał. Daj mi całość, no daj mi całość, no już ty świnia jedna. No jednego, naprawdę. Jedna sztuka, Jezu. Jedna sztuka. Dobra, trochę uranu, trochę super stópek, no, daj to. O. Dobra, to mamy. 8, 3 sztuki i jest git. Kurde, te stópki się robią i robią i robią. I love it. Po prostu to uwielbiam. Tak naprawdę mając wytwórnię super stópek z miejsca po prostu... Po prostu nasza farma w jednej chwili dostaje takiego kopa, że to szok. I w porównaniu do tego co było na początku, co jest teraz, to już nie ma w ogóle porównania. I to się będzie też ładnie wydobywać. Fajnie. Tylko żadnych też pociągów tutaj nie ma. Żeby było spoko. W sumie jak ta automatyka i tak dalej, to jednak twórcy mogliby dodać te taśmociągi. Się zrobiła po prostu... zrobiłaby się... Nie teraria. Jezu, co ja gadam. Co ja myślę? Chodziło mi oczywiście o... O to, że mam dziurę w mózgu. Kurczę, Factorio, o, chodziło mi o Factorio. Jeszcze jak jesteś przeciwnicy i tak dalej, już cały czas mamy Factorio. To nie mówię, że byłoby dobre, bo... Jezu, nie do aluminium. Tu trzeba. Chociaż nie byłoby dobre. To już wam zostawiam do oceny. To już wam zostawiam do oceny. Czy to byłoby dobre, jakby była druga... Drugie Factorio, czy nie? To możemy wypieprzyć. To w ogóle możemy sobie też... A to jest ten filtr budowy. Niby fajne, a niby nie fajne. No tak, tylko ja mam już właśnie full. Dawaj to. Czekamy, pyk. No i fajnie. Trochę surki ozytkane. To wrócimy tu, gdzie było. Ale mi tego nie żal, dobra. Jest jak jest. Stópki się oczywiście tworzą, nie ma znów aluminium. Aluminium bardzo nam kuleje. Czyli zrobimy jeszcze więcej na aluminium. Chyba, że przeniesiemy całkowicie wszystko. Kurde, to nie jest głupie, to nie jest głupie. Można by było tak zrobić. Kobalt, nie. Szem, magnes. No to aluminium mogłem zostawić w sumie. Wodę zostawiamy, napijemy się sami. Możemy to na razie zostawić. Jedz sobie coś. To co, przenosimy jeszcze? A dupa, nie przeniesiemy. Nie przeniesiemy, bo już, moi drodzy, jest koniec odcineczka. Moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej!